Czy kiedykolwiek poznaliście kogoś, kto nigdy nie słyszał historii o Titanicu? Mało prawdopodobne. Nawet jeśli spytacie dziesięciolatka, to powie wam, że oczywiście wie, co doprowadziło do katastrofy tego olbrzymiego statku. Jednak niektórzy z ocalałych z tej owianej legendą tragedii mają własne zdanie w tej sprawie. Oto jedna z takich opowieści i niespodzianka, nie ma nic wspólnego z górą lodową. Ormiański publicysta Waginak Biurat wiosną 1912 roku miał 25 lat. W swoich pamiętnikach opisał wydarzenia z podróży do Ameryki na najsłynniejszym statku świata. Waginak żył długo i szczęśliwie, a jako że był świetnym pisarzem, wielokrotnie opowiadał o tym, co mu się przydarzyło. Co ciekawe, nigdy nie wspomniał, że w Titanica uderzyła góra lodowa. Zawsze mówił o eksplozji, a jeśli to prawda, to przecież coś musiało ją wywołać. Być może był to pożar. Wiele osób wierzy w tę hipotezę, twierdząc, że w kadłubie statku płonął węgiel. Według nich pożar miał zacząć się na długo przed wypłynięciem okrętu i po prostu nie było już możliwości, żeby go ugasić, a więc Titanic wypłynął z pożarem pod pokładem, a płomienie naruszyły kadłub na tyle poważnie, że statek nie mógł przetrwać spotkania z górą lodową. Zwolennicy tej teorii jako dowód wykorzystują zdjęcia Titanica opuszczającego port. Wskazują na wielką, ciemną plamę na dziobie statku. Nawet jeśli to prawda, wciąż nie wiadomo, czy na pewno to właśnie ogień doprowadził do wybuchu. Zwolennicy tej koncepcji nie zaprzeczają też, że była tam góra lodowa. Inna hipoteza wyjaśniająca, skąd wzięła się eksplozja, głosiła, że w zatopienie Titanica zamieszany był niemiecki U-Boot. W rzeczywistości ormiański pisarz nie był jedynym ocalałym, który słyszał odgłos wybuchu gdzieś w najgłębszej części statku. Ludzie twierdzili nawet, że zaraz po tragedii Titanica widzieli reflektory jakiejś łodzi i z pewnością nie był to okręt spieszący na ratunek. Niewykluczone zatem, że mogła to być łódź podwodna, która wynurzyła się na powierzchnię tylko po to, aby ocenić, jakie szkody wyrządziła legendarnemu statkowi. Jednak ta teoria jest wielce nieprawdopodobna z wielu powodów. Po pierwsze, jak już wiecie, Titanic zatonął w 1912 roku, a wtedy na świecie panował jeszcze pokój. Żadne państwo nie odważyłoby się zabić tysięcy ludzi i sprowokować innych krajów bez żadnej konkretnej przyczyny. Po drugie, niemiecki U-Boot nie miał prawa stacjonować w tamtym regionie, a poza tym wówczas nie był w stanie wypłynąć aż tak daleko. Po prostu nie przetrwałby tam zbyt długo. I na koniec, celowanie nocą do poruszającego się szybko obiektu nawet dziś jest wyzwaniem dla łodzi podwodnych, więc w 1912 roku było to wręcz niemożliwe. Trudno stwierdzić, co sprawiło, że człowiek, który przetrwał taką tragedię, zapamiętał zarówno rzeczywiste zdarzenia, jak i te nieprawdziwe. Miejmy nadzieję, że w przyszłości naukowcy będą w stanie wyjaśnić wszystkie tajemnice związane z Titanikiem. Jeśli pamiętacie słynny film Jamesa Camerona z 1997 roku oparty na tych okropnych wydarzeniach, może kojarzycie postać Molly Brown, która jako jedna z pierwszych weszła do łodzi ratunkowej i starała się przekonać kwatermistrza, by zawrócił i zabrał więcej rozbitków. Otóż Molly Brown naprawdę istniała i są dowody na to, że zrobiła właśnie tak, jak ukazano w filmie. Ta dzielna i bezinteresowna kobieta zyskała przydomek Niezatapialna Molly Brown. Gdy statek zniknął już pod wodą, Molly robiła wszystko, by ocalić jak najwięcej osób. Ale to nie koniec dobrych uczynków dzielnej filantropki. Nawet po przeżyciu katastrofy i uratowaniu przez RMS Carpathia. Brown nawiązała współpracę z innymi ocalałymi pasażerami pierwszej klasy, aby wspólnie założyć organizację pomagającą najbiedniejszym rozbitkom w dochodzeniu swoich praw i innych pilnych potrzebach. Walczyła także o dobrą edukację dla biednych i prawa kobiet. W 1914 roku startowała nawet do Senatu, a po I wojnie światowej, prosto z Missouri, pojechała odbudować wyniszczoną przez wojnę Francję. To dopiero wspaniała i inspirująca kobieta. Ocalał też autor, dziennikarz i nauczyciel Lawrence Beasley. Płynął on drugą klasą z Wielkiej Brytanii i czytał książkę w swojej kabinie, gdy statek nagle uderzył w górę lodową. Zapytał stewarda, co się stało, lecz ten starał się go zapewnić, że nie ma się czym martwić. Na szczęście Beasley zdecydował się wyjść na pokład A, a ponieważ wokół nie było już kobiet ani dzieci, kazano mu wskoczyć do łodzi ratunkowej numer 13, tuż przed wodowaniem.
Później napisał książkę The Loss of the SS Titanic, czyli o utracie SS Titanica, która przyniosła mu mnóstwo sukcesów. Beasley opisuje w niej bardzo szczegółowo swoje doświadczenia. Kolejną ocalałą była Constance Violet Jessop, stewardessa ze statku. Jessop nie miała zamiaru pracować na Titanicu, ale przekonali ją do tego jej znajomi. Była w swojej kabinie, prawie już zasypiając, gdy statek uderzył w górę lodową. Natychmiast kazano jej udać się na pokład, by pomagać w ewakuacji. Następnie trafiła do łodzi numer 16 wraz z malutkim dzieckiem pod jej opieką. Po 8 godzinach dryfowania uratował ich inny statek, a dziecko wróciło do swojej mamy. Jessop musiała kolejny raz ratować swoje życie, gdy płynęła na pokładzie HMHS Britannic, który zatonął 4 lata później, w 1916 roku. Jak na ironię przystało, był to siostrzany statek Titanica, także będący własnością White Star Line. Aktorka Dorothy Gibson, najbardziej znana z roli w filmie z 1912 roku pod tytułem Saved from the Titanic, czyli tłumacząc ocalała z Titanica, faktycznie była jedną z osób, które przeżyły katastrofę. Po wakacjach w Europie wracały razem z matką na pokładzie Titanica do Stanów. Spędzały miło czas grając w brydża z grupą znajomych. Jednak kiedy statek uderzył w górę lodową, udało im się wspólnie przedostać do częściowo wolnej szalupy numer 7. Ale o mały włos nie poszli na dno, kiedy jeden z rozbitków znalazł w łodzi dziurę. Na szczęście zdołali zatkać ją własnymi ubraniami. Krótko po tym, jak Dorothy przybyła do USA na pokładzie Carpathia, jej agent przekonał ją do wzięcia udziału w filmie o zatonięciu Titanica. Aktorka sama napisała scenariusz, a na planie nosiła te same ubrania, które miała na sobie w noc katastrofy. Premiera filmu odbyła się zaledwie miesiąc po tragedii. Dorothy zrezygnowała później z kariery aktorskiej na rzecz pracy w Metropolitan Opera. Ostatnie lata życia spędziła w Paryżu. Co za biografia! Jednym z najbardziej bolesnych skutków tragedii Titanica było z pewnością rozdzielenie rodzin. Bracia Navratil, Michel, Marcel i Edmond Roger byli jeszcze małymi dziećmi, kiedy razem ze swoim tatą podróżowali na pokładzie słynnego liniowca. Jak tylko statek zaczął tonąć, ojciec umieścił synów w ostatniej łodzi ratunkowej i wypowiedział pożegnalne słowa. Moje dzieci, kiedy przybędzie po was matka, a na pewno tak się stanie, przekażcie jej, że bardzo ją kochałem i nadal kocham. Powiedzcie jej, że chciałem, by podążyła za nami, żebyśmy razem mogli wieść szczęśliwe życie w pokoju i wolności nowego świata. Niestety mały Michel i mały Edmond w ogóle nie mówili po angielsku, więc odnalezienie krewnych zajęło sporo czasu. Ich matka w końcu zobaczyła zdjęcia synów w gazecie i po miesiącu od katastrofy rodzina się połączyła. Bracia stali się dorosłymi ludźmi, wiodąc zupełnie inne życie. Michel ożenił się z ukochaną ze studiów, został profesorem filozofii i do końca życia mieszkał w Montpellier. Edmond również wziął ślub i pracował jako architekt oraz budowniczy. Eva Miriam Hart była zaledwie 7-letnią dziewczynką, kiedy znalazła się z rodzicami na pokładzie Titanica. Według Ewy, jej mama nie mogła spać przez cały pobyt na statku, ponieważ miała złe przeczucia związane z rejsem. Kiedy Titanic tonął, ojciec Ewy podbiegł do jej kajuty, zawinął ją w koc i ulokował żonę z córką w szalupie numer 14. Jego ostatnie słowa skierowane do córki brzmiały: złap mamę za rączkę i bądź grzeczna. Ewa w ciągu swojego życia dokonała wielu rzeczy. Była zawodową śpiewaczką w Australii oraz bezkompromisową aktywistką, bardzo szczerze wypowiadającą się na temat tragedii Titanica. Napisała nawet autobiografię zatytułowaną Cień Titanica – opowieść ocalałej. Po zatonięciu parowca wdrożono wiele nowych procedur, żeby nie dopuścić do podobnych katastrof. Jedną z pierwszych była decyzja o regularnym patrolowaniu północnego Atlantyku pod kątem zagrożeń lodowych. Na początku oznaczało to, że faceci z lornetkami i odmrożonymi nosami wypatrywali gór lodowych z pokładu łodzi i samolotów, ale na szczęście dzisiaj robi się to inaczej niż 100 lat temu. W odróżnieniu od poprzedniego stulecia obecne metody wykrywania gór lodowych są znacznie bardziej zaawansowane. Służby Straży Wybrzeża, zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Kanady, regularnie patrolują ten obszar za pomocą samolotów HC-130 wyposażonych w radary, dlatego są w stanie zlokalizować góry lodowe znajdujące się niebezpiecznie blisko głównych szlaków żeglugowych. Dzięki dodatkowej pomocy ze strony globalnych satelitów pozycjonujących i raportom przepływających przez ten teren statków, obydwie agencje mogą codziennie aktualizować pozycje groźnych brył lodowych na północnym Atlantyku.
prywatne jednostki również o wiele łatwiej wykrywają góry lodowe znajdujące się w pobliżu dzięki powszechnie stosowanym technologiom takim jak radary i sonary. Za sprawą postępu technologicznego rejsy są o wiele bezpieczniejsze, ale to nie znaczy, że sytuacja jest idealna. Wypadki wciąż mogą się zdarzyć, więc duże statki muszą teraz być wyposażone w wystarczającą liczbę łodzi ratunkowych dla wszystkich osób na pokładzie, a załoga zawsze przechodzi szkolenia w zakresie odpowiednich procedur ewakuacyjnych. Ponadto na nowoczesnych statkach musi być obecny dyżurny operator radiowy. To dobrze, ponieważ nikt nie chciałby być osobą, która przespała kryzysową sytuację. Kapitan parowca SS Californian został zwolniony, bo załoga jego statku nie odebrała sygnału SOS od Titanica, a przecież nawet nie złamał żadnych przepisów. Wprowadzono też jednolite standardy, jeśli chodzi o połączenia radiowe w razie sytuacji awaryjnej, czego brakowało w 1912 roku. Dodatkowo system śledzenia GPS oznacza, że jeśli statek potrzebuje pomocy, osoby odpowiadające na wezwanie będą znać jego dokładną lokalizację. Działania ratunkowe są również o wiele bardziej skoordynowane niż na początku XX wieku. Straż Przybrzeżna dysponuje różnorodnymi pojazdami, z których korzysta podczas akcji ratunkowej, od małych łodzi i śmigłowców po duże statki i samoloty. Są również w stanie efektywnie współpracować z innymi służbami, zarówno cywilnymi, jak i wojskowymi, które są odpowiedzialne za dany obszar. Zabieram Was na wirtualną wycieczkę po Titanicu, zanim zatonie oczywiście. Obejrzyjmy wspólnie, jaki to był luksusowy statek. Na dzień dobry zwróćcie uwagę na jego rozmiar. Titanic był jednym z największych liniowców swoich czasów, któremu dorównywały tylko statki siostrzane RMS Olympic i RMS Britannic. Był imponujący nawet według dzisiejszych standardów, ale... Nie stójmy tyle. Wejdźmy na pokład. Zacznijmy od pokładu B, gdzie większość pasażerów pierwszej klasy miała swoje pierwsze spotkanie ze statkiem. Był to drugi największy pokład na statku. Trapy znajdowały się przy lewej burcie od portu, zaś wejścia były po obu stronach. Jesteśmy w foyer z trzema parami drzwi. Te po prawej wiodą na prywatną promenadę, z której siedząc w leżakach pasażerowie VIP mogli podziwiać ocean. Pozostałe drzwi prowadzą do wielkiej klatki schodowej. Jej widok robił kolosalne wrażenie na pasażerach i nic dziwnego. Była największą dumą Titanica. Dzieło to było wykonane z dębu i kutego żelaza, zdobionego ręcznie zrobionymi zawiłymi wzorami. Jej centrum było wręcz hipnotyzujące. Mistrzowska drewniana płaskorzeźba z zegarem. Powyżej klatki znajdowała się szklana kopuła, która tworzyła iluzję światła dziennego. Schody prowadziły na inne pokłady, ale dla wygody gości były do dyspozycji trzy windy. Zawoziły one pasażerów na pokłady od A do E, zarezerwowane dla pasażerów pierwszej i drugiej klasy. Pasażerowie trzeciej klasy mieli dla siebie prawie cały pokład F i część G. Czwórka drzwi w narożnikach halu wiodły do kabin pasażerów. Co ciekawe, korytarze były bardzo wąskie i goście musieli się przeciskać, gdy szli lub wychodzili ze swoich kabin. Obok siebie mogły iść najwyżej dwie osoby. Skręćmy w prawo przy wejściu i wejdźmy do jednego z korytarzy. Pokażę Wam coś. Po prawej znajduje się wejście do dużego pokoju składającego się z trzech połączonych ze sobą kabin. Gościł w nich Joseph Bruce Ismay, znany prezes linii White Star, do której należał Titanic. W pokoju B-52 przyjmował gości i załatwiał sprawy biznesowe. B-54 i B-56 to sypialnie rozdzielone łazienką. Dalej, po obu stronach korytarza mieszkali inni znani pasażerowie. Między innymi Benjamin Guggenheim w B-82. Pewnie pamiętacie go z filmu. A gdy dojdziemy do końca korytarza, spójrzcie w lewo. Znajomy widok, prawda? Owszem, na Titanicu były dwie, a nie tylko jedna wielka klatka schodowa. Pierwsza na dziobie, ta, którą widzieliśmy wcześniej, a druga na rufie. Po lewej znajduje się poczekalnia, gdzie pasażerowie mogli spokojnie zaczekać na otwarcie drzwi do kawiarni Parisienne. O dużych oknach, zdobiona żywymi winoroślami, była przeznaczona dla pasażerów pierwszej i drugiej klasy, którzy podczas posiłku mogli cieszyć się pięknym widokiem. Była to jedna z wielu nowinek na tym luksusowym liniowcu.
Tuż przy kawiarni znajdowała się restauracja, do której bogatsi pasażerowie udawali się na posiłek. Łącznie było w niej 138 miejsc, które goście mogli odgórnie zarezerwować. Tuż przed wejściem wisiało menu, a pasażerowie mogli powiesić odzienie wierzchnie i nakrycia głów na wieszakach stojących na zewnątrz obiektu jadalnego. Na każdym stole stał wazon z żywymi kwiatami, a kelnerzy zawsze byli gotowi obsłużyć wchodzących gości.